Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie już w piątym odcinku naszej serii GTA Prawdziwe Życie. Dzięki, że tak pozytywnie ją przyjmujecie. Za każdym razem będę to powtarzał, bo naprawdę się mega jaram. I podnosimy niestety, albo istety, próg łapek w górę. Od teraz, żebyście zobaczyli kolejny odcinek, będziecie musieli wykonać challenge'a, wbijając 7000 łapek w górę. 7000 łap w górę to kolejny odcinek. No, jestem spokojny o to, że dacie radę. Po prostu tak podnoszę, żeby było ciekawiej, wiecie jak to jest. No. I zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mam jeszcze jedną ważną informację dla was, ponieważ już za tydzień, tak, dokładnie za tydzień, w sobotę i w niedzielę będziemy się widzieć na Meetup w Katowicach i chciałbym, żebyście dołączyli do wydarzenia, te osoby, które będą. Jeśli chcecie, nie wiem, dać mi jakiś fanart, zbić pionę albo porozmawiać, to będziemy mieli okazję właśnie w sobotę i w niedzielę w Katowicach przy okazji imprezy Intel Extremes Masters na Meetup. Wszystkie informacje w opisie, tak jak mówię, bilety i tak dalej. Tak więc zapraszam serdecznie do opisu. Nie wiem czemu takie śmieszne włosy dzisiaj mam też, ogólnie za to przepraszam, no ale wiecie, jakoś tak wyszło. Tymczasem już bez zbędnego tutaj gadania, witam was serdecznie, witam was Franklin, który wstał, godzina jest, proszę państwa, 6:16 i dzisiaj mamy do roboty bardzo ważną sprawę, a mianowicie kontynuujemy jazdę jako kierowca vana, kierowca tira, tak więc klikam sobie teraz F11. Nie zwracajcie uwagi na Jobs V, ponieważ się bawiłem. I dobra, co przyjmujemy dzisiaj? O, jaki widzę ciekawy kurs tutaj. Do Jetsama musimy jechać, kurczę. Fabryki szkła najprawdopodobniej. No i pojedziemy tam, jasne. Klikamy sobie teraz Enter, tak? Okej, dobra, mamy teraz już mapkę, z której to, no, gdzie możemy zabrać sobie samochód. Tak więc ja od razu sobie zaznaczę waypoint. I zobaczcie teraz, uwaga, pam pararam pom pom. Co jest? O, teraz, pięknie, patrzcie, jak fantastycznie ogarnąłem licznik, że jest on nad moją głową. Fajnie jest mieć licznik nad głową. Bardzo. Prosiliście o ten licznik, proszę o to i jest licznik. Patrzcie jak ten licznik świetnie działa. Jedziemy teraz na trójce. 120 km na godzinę, zobaczymy ile ten samochód jest w stanie wycisnąć maksymalnie gdzieś zaraz za chwilkę. Mam nadzieję, że nie będzie radarów policyjnych. Okej, jedziemy. I zobaczymy też ile tym tirem będę mógł jechać, tym vanem dzisiaj, bo dzisiaj mamy jakieś grube wezwanie. I gdzie my mamy w ogóle dojechać? Musimy wziąć tu tira i gdzie mamy destin... O kurde, jedziemy przez całą mapę. Dzisiaj przepisowo, jak wam wiadomo. I chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o moich zamiarach na kolejne odcinki. W kolejnym odcinku, tak jak już, już się wygadaliście, to znaczy wygadałem się. No nie wygadałem się, ale zdradziłem troszkę szczegółów i wy również trafiliście w komentarzach. W kolejnym odcinku będę, tak jest, będę śmieciarzem, dokładnie. Będziemy się bawić jako śmieciarz, to już w kolejnym odcinku, natomiast jeszcze za dwa odcinki będzie naprawdę sztos modyfikacja, która pewnie jest w większości was, wam dobrze znana, a mianowicie jest to modyfikacja LSPDFR. Nic innego, nic bardziej mylnego jak LSPDFR, o czerwone, ale wybaczcie, bo się zagadałem i podjarałem tym, że będziemy policjantami. Tak, i na ten mod chciałbym przeznaczyć kilka odcinków i w kolejnym odcinku chciałbym was poprosić o troszeczkę więcej łapek w górę, żeby zmotywować mnie do instalacji LSPDFR, bo to nie jest prosta sprawa, a gdy już zainstaluję, to będziemy się właśnie bawić jako policjant, będziemy zarabiać pieniądze jako policjant, fajnie może być, a na kolejne odcinki również mam plany, jednak na razie ich nie zdradzam. Wstępnie powiedziałem wam, o tutaj muszę sobie wjechać, wstępnie powiedziałem wam, co planuję na najbliższe dwa odcinki, tak więc myślę, że jest co oglądać. Dzisiaj jeździmy vanem, jutro będziemy śmieciarzem, a pojutrze najprawdopodobniej policjantem. No i wjeżdżamy na taki rejon dosyć przemysłowy tutaj. Mogliśmy się domyśleć w sumie, że tutaj może być fabryka szkła i stąd odbierzemy nasze szkło, które będziemy musieli zawieźć do pewnego sklepu, do którego właśnie będziemy jechać przez całą mapkę. No co? O, tutaj widzicie, jedzie kierowca vanu, my pojedziemy najprawdopodobniej takim podobnym. Tutaj kierowca ciężarówki, może takim pojedziemy, bo te vany są naprawdę różnorodne. Aha, jeszcze co do licznika, chciałbym wam powiedzieć, że zobaczcie jak nad moją głowę teraz, wszyscy patrzą nad moją głowę, na licznik. I zobaczcie co jest na środku tego licznika. Takie czerwona tarcza. Ta czerwona tarcza to nic innego jak logo tego samochodu, które możecie teraz zobaczyć.
tak, modyfikacja jest tak fajnie i tak interaktywnie zrobiona z samochodami, że wsiadając do jakiegoś dowolnego samochodu, wyświetla nam się tarcza z jego logiem, tak, z jego marką. Czyli na przykład, nie wiem, jak pojedziemy sobie BMW, chociaż tutaj nie ma BMW, to by nam się wyświetliło logo BMW. Ale pisaliście też o tym, żeby wgrać prawdziwe samochody. I powiem wam, że zastanawiam się nad tym i najprawdopodobniej będę to wgrywał, aczkolwiek nie ma takiej paczki tych samochodów, którą możemy wgrać naraz, tylko trzeba te samochody wgrywać pojedynczo. I z okazji właśnie LSPDFR kilka samochodów sobie dodam, ale dziwnie ten tir jechał, chyba że ja byłem na złym pasie, nie wiem. Nie mamy jak za bardzo bujnąć się tym samochodem, jedziemy stówkę ponad cały czas, patrzcie, ale ma przyspieszenie, kurde, jest dobry samochód. Dobra, powiedzmy, że mieliśmy zielone, bo jednak ta jazda czasami jest uciążliwa. Teraz tutaj też mamy zielone, akurat tutaj mamy prawilnie zielone. Tutaj są światła wyłączone, zobaczcie jak ciekawie, sygnalizator świetlny wyłączony. Fajnie też jak w prawdziwym życiu. Okej, czyżbyśmy mieli tego vana? Ale słodki, patrzcie jaki cute. Normalnie bielutki, piękny Los Santos Hort House, tak. I będziemy wieść do Jetsama. 5595 dolarów możemy sobie zarobić. To jest naprawdę ogromna kasa i myślę, że warto, naprawdę warto poświęcić te 11 km na to, żeby właśnie zarobić sobie 5000 dolarów. Zobaczcie na przykład teraz na licznik, ten van jest jakiś po prostu bez firmy, to znaczy ma firmę, ale ona się tutaj nie wyświetla, być może na vany po prostu nie ma tego loga tutaj, które było na przykład dla mojego samochodu, ale testowałem to na innych samochodach i działa, tak, działa, aczkolwiek patrzcie jeszcze jaka jest fajna funkcja tego modu. Okej, mamy zielone, że gdy wsiadamy, zmieniamy kamerę, nie to, że wsiadamy, tylko po prostu zmieniamy kamerę na wewnętrzną, tak, to licznik nam znika, bo jest nam zbędny, bo mamy go tutaj niby na desce rozdzielczej, ale no wiadomo, fajniej wygląda, jeśli mamy go w prawym, górnym, no można powiedzieć środkowym rogu. Nie ma środkowego rogu, nie wiem co ja odwaliłem teraz, ale dobra, mniejsza. Jedziemy, teraz o, jakaś większa dróżka, fajnie. Musimy uważać też na prędkość, aczkolwiek na autostradzie myślę, że tak tego nie przestrzegają i że spokojnie możemy się rozpędzić ostro. 11 km do mety. Wiem, że było czerwone, ale nie zdążyłbym wyhamować, powtarzam wam, że o, teraz też bym nie zdążył wyhamować, no muszę troszkę przyspieszyć, bo ten kurs jest przyspieszony to raz, bo ja tak powiedziałem, że jest przyspieszony, o, dwa, że ciężko się hamuje tymi vanami, ej gościu, zatrąbię na ciebie, frajerze. Patrzcie jak on jedzie, patrzcie co gość robi, patrzcie. Jaki debil, patrzcie, no musi się przepchać do przodu, nie no. Chętnie bym go staranował, ale szkoda mi kursu. Patrzcie co robi, patrzcie jaki idiota. No i wjechał pod tira, no. Takich będziemy ludzi właśnie tępić i kurczę nagradzać mandatami, jak wygramy sobie LSPDFR, jak będziemy policjantami. No i wjeżdżamy na drogę numer 1, drogę międzystanową, powiedzmy, że tak się nazywa, międzystanowa, bo ja sobie tak nazwałem. I będziemy wreszcie mogli rozwinąć skrzydła. Patrzcie, już jedziemy stówkę, nieźle ciśnie ten van, naprawdę, jest gość dobry. Gość, no samochód. Jeszcze tak, chciałbym powiedzieć, że jeśli dostaniemy dzisiaj te 5500 dolarów, mamy aktualnie na koncie 5700, to już będzie to 10 tysięcy i już będziemy mogli sobie kupić kilka bardzo ciekawych rzeczy, które są niespodzianką tak naprawdę. W kolejnym odcinku zobaczycie, co tak naprawdę chciałbym kupić za te 10 tysięcy. Oczywiście college też musimy robić cały czas, bo czytałem o tym i o kurde, ale przypał. Wow, niebezpieczne to było. W ogóle bardzo niebezpiecznie jadę. Muszę zmienić taktykę i chyba mamy troszkę przerąbane, aczkolwiek już nie dostaniemy tych 5595 dolarów, bo stuknęliśmy jakiś samochód. Przez przypadek oczywiście. No i tak jak mówiłem, dowiecie się, co planuję kupić już w kolejnym odcinku. Ale piękne widoczki. Normalnie super, hiper, ekstra. Cały czas radio gra, super. Dopiero teraz się skapnąłem. Bo mam oczywiście, nie mam sławek na uszach i dlatego. Ładnie to wygląda, ładnie, kurczę. A my sobie lecimy 140 km na godzinę. 150, ale jazda, kurde. Nie sądziłem, że ten tir może tak szybko jechać. Znaczy van, 160, zamykamy licznik prawie, patrzcie jaka prędkość. O kurde, nie spodziewałbym się, że on tak wyciągnie. Widzieliście ten komunikat? Zostaliśmy złapani przez policję. Jeśli nie chcemy mieć problemów,
musimy zatrzymać vana. I nacisnąć Y, jeśli chcemy zapłacić mandat. No tak, aż przez to wszystko mi się kurczę wyłączyło nagrywanie. Nie wiem czemu, akurat w tym momencie kiedy nacisnąłem, wyłączyło mi się nagrywanie. Ale zapłaciłem 340 dolarów mandat za przekroczenie prędkości. Ej, nie sądziłem, że ta modyfikacja działa, naprawdę. I jest mi z tego powodu bardzo smutno, że nas zatrzymali, ponieważ teraz musimy raz, że uważać, a dwa, że no mandacik, no to wiecie. To nie jest zbyt przyjemna sprawa. Ale cóż, no o kurde, aż się zagotowałem. Przepraszam, że tego nie widzieliście, jak ja płaciłem, ale tam zresztą było komunikat, żebym nacisnął Y, żeby zapłacić mandat. I tak też zrobiłem, właśnie zapłaciłem, klikając Y, 300 dolarów za speeding, czyli przekroczenie prędkości. Jechaliśmy zdecydowanie za szybko. Autostrada, wydaje się, że można jechać szybko, a tak naprawdę nie możemy przekraczać aż tak nadto prędkości. Myślę, że 120 km na godzinę to jest odpowiednia prędkość i tego się będziemy trzymać. Nie będę tego przekraczał, mam nadzieję. W ogóle ładne widoczki, kurczę. Ale i tak zarobimy 5000 dolarów za ten kurs, tak więc myślę, że nie ma co się przejmować, że damy radę na spokojnie. Wow, co to stoi przy drodze? Sarenka, patrzcie, o kurde, ale musi ona uważać, żeby nie wpaść tutaj na ulicę, bo jak wpadnie na jezdnię, to może się z nią skończyć naprawdę źle. Ale ładnie tutaj, patrzcie, w ogóle to ten świat tak pięknie funkcjonuje, nie no, ja się dalej zachwycam GTA 5, mimo tego, że ta gra już ma, nie wiem ile, 3 lata albo 4, dalej mnie zachwyca i jestem pod wrażeniem, że taki klimat można zrobić, bo normalnie tutaj wszystko żyje, zobaczcie ile samochodów jest w ruchu, ile w ogóle, nie wiem, osób podróżuje, to jest niesamowite. I LSPDFR też umożliwi nam rozmowę z tymi ludźmi, każdego będziemy mogli sprawdzić, zobaczyć jak się nazywa i tak dalej, to będzie naprawdę fajne. O kurde, dobrze, że zerknąłem na paliwo w tym momencie, patrzcie ile mamy paliwa, musimy zatankować, dokładnie, ale to był fart, ponieważ mogliśmy mieć ostry przypałek. Okej, okay, paliwo zatankowane, super. I myślę, że jeszcze zanim pojedziemy, kupimy sobie coś w sklepie, ponieważ mój food nie jest zbyt jakiś mega hiper duży. Tak więc musimy sobie też coś zjeść przy okazji. Tak więc szybko, jest godzina która? Jest godzina 13, to spokojnie na obiadek sobie przyjechałem. Tutaj jak kierowca tira, no mogę sobie przyjść przecież na obiad, prawda? Dobra, kupimy sobie jakieś snacksy. Mogą być te, które podnoszą trochę foodu. Dobra, mamy full i teraz możemy to zjeść klikając klawisz N. No i jemy. Ale słodko sobie Franklin je. To znaczy on sobie coś wypił. Tutaj mamy jeszcze e-Coca-Colę. Też sobie coli się napij, Franki. I dobra, myślę, że dawka kofeiny porządna. Teraz można cisnąć. Wychodzimy z tego klikając N. Dobra, tutaj się wychodzi, ale brzydko zaparkowałem trochę. Sprawdźmy jeszcze stan techniczny naszego pojazdu, czy wszystko jest ok. Oprócz tego zarysowania tutaj, myślę, że wszystko jest ok. Dobra, tak więc już mamy bardzo niedaleko do celu, ponieważ 2 km i za 2 km już odbierzemy naszą zapłatę. Dobra, czy ja chcę się tu wycofać? No to jest droga dosyć ruchliwa, ale myślę, że damy radę. O, w tym momencie. W tym momencie i jazda, dobra, on tam przyhamuje troszkę, spowolniliśmy ich minimalnie, ale to nic. Lecimy sobie dalej, tutaj mamy jeszcze jakiś bar, drink, ale nie możemy pić, ponieważ jesteśmy w robocie, tak więc no, jesteśmy pojedzeni w tym momencie, fanu i sleepu mamy dosyć dużo, tak więc myślę, że możemy sobie na spokojnie cisnąć dalej. Pięknie. Zmienimy sobie kamerę, patrzcie, tutaj samochody stoją, najprawdopodobniej na plaży sobie ludzie przyszli pozwiedzać albo po prostu się popalać. No bo pogoda jest przednia. O, jakiś kolega po fachu, mijamy gościa, który również bawi się w tym zawodzie co my. Znaczy bawi, no zarabia, no my też zarabiamy na życie. Okej, zaczyna się to miasteczko, nie wiem jakie ono ma nazwę. Jak wiecie jak to miasteczko ma nazwę i czy ono ma w ogóle jakąś nazwę, to dajcie info, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Coś się tu stało, coś się tu stało. Myślę, że pomogę tym gościom, ktoś tu ucieka, coś się stało. Gość ucieka. On ukradł torebkę. Dobra, kobieto, nie martw się, już ci to zwrócę. Cholera gnojku, czekajcie, ja mam tutaj masę arsenału. Dostał po nogach, już jest nasz, patrzcie. Już jest nasz. Dostał drugi raz. Oddawaj torebkę gnoju. Nie chciał oddać po dobroci, to wiecie, ja się nie będę patyczkował z gnojkiem. Mamy torebkę dla tej pięknej damy. Szkoda, że nie ma w ogóle animacji, że tą torebkę mamy w ręku i tak dalej. W każdym razie ją zwrócimy i zobaczymy, co dostaniemy.
Co dostaniemy? O! Nie ma sprawy, no problem, no problem. Ile zarobiliśmy hajsu? Co? Aha, minus 450. Bo dostaliśmy... Dostaliśmy 50, a mogliśmy wziąć torebkę i byśmy dostali 500. Ale nie jesteśmy tacy, jesteśmy uczciwymi ludźmi. Pomogliśmy pani, zarobiliśmy $50. W sumie zwróciła nam się waha, tak więc ekonomicznie, bardzo ekonomicznie się bawimy. I tak myślę, że całkiem fajnie, jak taką postawę będziemy trzymać dalej, bo to jak najbardziej jest pozytywna postawa. I również wam polecam coś takiego robić w realu, jak, no to znaczy nie zabijajcie bandytów, którzy kradną torebki, ale pomagajcie zawsze innym, bo to zawsze jest propsik za to. Dostaliśmy pieniążki za free. Tak więc no, warto pomagać. No, tak więc wujek Kaluch wam mówi. A tymczasem wujek Kaluch jest 500 metrów od celu i najprawdopodobniej już za moment dostanę swoją zapłatę. Zobaczmy ile. Okej. Mijam tego tira, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Gdzie my tu mamy wjechać? O, tutaj, dobra. Cudownie, zajechane i dobra, mamy pieniążki. 559, ale świetny zarobek, delivery complete, w sumie nie dostaliśmy żadnych upustów za to, że uszkodziliśmy samochód. Zrobimy sobie jeszcze szybko jeden kurs ze świeżym żarciem, tak? Świeże żarcie będziemy musieli przetransportować, musimy się szybko dostać, w który punkt? O kurde, dobra, tutaj. No to ja myślę, że nie ma nic innego jak po prostu wezwać taksi. I pisaliście mi właśnie, że moje taksi, które jest tutaj, jest wykupione i dlatego nie płacę. Tak, przypomniałem sobie, że podczas właśnie grania w GTA już tak na poważnie wykupiłem sobie całą firmę z taksi i przez to jeżdżę za darmo. I to jest fakt. Tak, tak się stało. Mam nadzieję, że to nie jest jednak powód do tego, żebyście, nie wiem, dali łapkę w dół czy napisali koli, jesteś srąbany, bo nie płacisz za taksy, tylko po prostu nam to troszkę ułatwia życie i myślę, że również tak sądzicie i że nie będziecie mieć z tym żadnych problemów. Okej, witaj kolego, witaj przyjacielu. Jedziemy do punktu pracy. Trasy do waypointa, uwaga GTA. Halo, GTA. No i jesteśmy na miejscu, jesteśmy przy banie. O kurde, Raven. Patrzcie, o jakim fajnym teraz słodziakiem sobie pojedziemy. O kurde. Dobra, tak więc teraz wsiadamy. Jest już, kurde, cały pracowity dzień. Ale ile my utukliśmy kasy dzisiaj? O kurde, przejechałem znak. Utukliśmy naprawdę całkiem spore finanse, jakby nie patrzeć. No bo już mamy 5000, zaraz możemy dołożyć kolejny 1000. Wiem, że przejechałem na czerwonym. Czasami mi się zdarza. Powiedzmy, że ten kurs będzie bardzo szybki i nie będziemy zwracać uwagi na to, jak jeździmy, co wy na to? Tak jeden diabelski, kurde, kurs. Czasem można, ja nie wiecie, ja lubię jeździć z przepisami, ale czasem można tak troszkę przycisnąć, wiecie, już się ciemni, tutaj czujność policjantów troszeczkę opadła, ponieważ za chwilę kończy się ich zmiana w robocie i tak dalej, tak więc wykorzystamy to. I pojedziemy troszkę bardziej rebel, o kurde, ale jak pojedziemy rebel, to zobaczcie, jak mój złomiasty komputer renderuje tekstury śmiesznie. No i tutaj znowu coś jest problem. Naprawdę, z tym komputerem to są jaja. Dosyć spore jaja. Patrzcie, co tu się dzieje? Komp, Jejku. Normalnie mógłbym zacząć zbierać donaty na tego kompa, ale szczerze mówiąc to by było strasznie bez sensu. Go po prostu już niedługo sam sobie go wymienię. I będziecie naprawdę oglądać fajne materiały, mi się wydaje. Jeszcze lepszej jakości, tak jak mówię, w pięknym obrazie. Full HD, ale jedziemy teraz normalnie jak jacyś, patrzcie jak buja w ogóle naszym tirem. Żebyśmy się tylko nie przewalili na jakąś stronę. Kurde, tutaj skręcamy, ale to jest, tak jak mówię, przyspieszony kurs, fresh food. Zaraz to food, czyli to jedzenie straci ważność i musimy naprawdę się postarać i dowieźć to w miarę szybko. Mimo tego, że jeździmy na czerwonych. Ale patrzcie jak jest w ogóle szybciej, no nie? O, teraz mamy akurat zielone, ale już prawie dowieźliśmy na miejsce naszą przesyłkę. I zobaczcie jak to po prostu się opłaca. To znaczy opłaca, no wiadomo, że prawdziwe życie jeździmy z prawdziwymi przepisami, ale no jednak logicznie rzecz biorąc odcinki mogłyby być krótsze, natomiast wiem, że wy chcecie dłuższe odcinki, ale one się wydłużają przez to przede wszystkim, że stoimy na czerwonym świetle. Ale kolejny odcinek już będzie inny, ponieważ będziemy zbierać śmieci i tam cały czas będzie akcja, bo będziemy mogli być śmieciarzem albo będziemy mogli jeździć jako kierowca, tak więc to mamy duże pole do popisu. Dobra, tutaj jesteśmy już pod samym końcu i żeby nas nikt nie
wiecie, nie podpieprzył, bo już dobrze poszło, to przejedziemy to teraz z przepisami zgodnie. W ogóle fajnie sobie stoję teraz, patrzcie. Franklin rusza głową, aha, czyli gra radio. A, nie powinno grać radio, no dobra. Wow, ciężko mu ruszyć, ale się wyzbierał, dobra, na żółtym, ale się udało, no co, jesteśmy tirem. Okej, okay, i my mamy gdzieś to tu zostawić, musimy tam wjechać za sklep, aha, bo wieźliśmy jedzonko tutaj, do restauracji. Tak więc dostawa do restauracji przyjechała, ja muszę tutaj ładnie teraz zajechać. Okej, okay, mamy to chyba, mamy to. 10%, aha, 10 dolarów, bo mamy 1% damage'a. Troszeczkę nam pociągnęli, ale myśl... Jezu, pociągnęli, no oczywiście z kosztów gimby. I myślę, że to by było na tyle tego odcinka. No mamy już około 20 minut materiału. Odcinek jakiś spektakularny nie był, ale zrobiliśmy swoje. Zarobiliśmy 6000 ponad dolarów. I w kolejnym odcinku kupimy sobie kilka rzeczy. To raz, a dwa, że... zmienimy robotę, dokładnie tak. A dzisiaj troszeczkę problemów z prawem. Pewnie odcinek będzie się tak nazywał: problemy z prawem. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka.